Są serwisy, które korzystają z kilku urządzeń. Bierze się to z różnych, tutaj różne są powody, tak? Ktoś zakupił jedno urządzenie tylko typowe do danego typu czujników. Natomiast klienci, którzy przyjeżdżają z innymi czujnikami, a często kupują całe komplety w różnych firmach na internecie, tak, i chcą, żeby później te czujniki przyuczyć. Jeżeli posiada dany serwis urządzenie dedykowane tylko do jednego typu czujników, nie jest w stanie takiego klienta obsłużyć. Także urządzenia najlepsze na rynku, powiedziałbym, są to urządzenia uniwersalne, które pozwalają pracować z wieloma różnymi czujnikami, chociażby z czujnikami EuPro Hybrid. Są to czujniki, które jedne z nielicznych na rynku posiadają systemy przyuczania automatycznego, czy pozwalają na przyuczanie automatyczne do aut. Jest to Wall, Wireless Auto Location, i dwa nowsze jeszcze systemy, które ostatnio się pojawiły, PAL i LOS. I auto, które jest wyposażone w taki system, chociażby na przykład Suzuki Baleno, które miałem okazję tydzień temu obsługiwać, jeden z czujników uniwersalnych, który jest dostępny na rynku. Co chwilę pojawiały się problemy, trzeba było, w zasadzie serwis resetował, usuwał kod błędu, nie powinien tego robić, no ale chciał się pozbyć problemu. Dopiero zastosowanie czujników EuPro Hybrid z systemem LOS, który Suzuki Baleno posiada, spowodowało, że problemy zniknęły. Przyuczanie jest bardzo proste, w zasadzie wyjeżdżamy z serwisu, 200 metrów przejechanych, czujniki są przyuczone, wczytane, klient zapomina o wszelkich problemach i nie wraca ponownie do serwisu. Także wybór urządzenia ma na pewno kluczowe znaczenie. Drugi wtórny jakby tutaj wybór, zawsze można też oczywiście różne czujniki kupować, jest to wybór czujników. I jeżeli wybieramy czujniki, tak jak powiedziałem, z systemami LOS, PAL, WALL, oznacza to, że będziemy mieli mniej problemów, będzie niejedno auto, będziemy w stanie przyuczyć automatycznie, czy zmiana pozycji kół na aucie nie będzie przysparzała problemów, będziemy w zasadzie mogli to bez najmniejszego problemu zrobić, auto samo rozpozna nową pozycję czujnika na aucie.